Cześć i czołem, moi drodzy, witamy serdecznie z placu boju. W zasadzie nie placu boju, ale jest to takie nasze, nasz backstage, nasz ogródek taki z naszym sprzętem. Jak widzicie, pełno sprzętu, zero talentu, ale ruszamy od następnego tygodnia z budową bloczków fundamentowych. Będziemy tutaj wstawiać mury, tak więc widzicie, betoniarka będzie kręcić, szefowa będzie na niej szkolenie pracować. Tak więc zaraz to wrzucamy na przyczepę, ale nie o tym, moi drodzy, nie o tym. Tu rowery, ale nawet nie ma czasu, żeby na nich pojeździć. Słuchajcie, temat mamy taki, z tematyki drewnianej. Pamiętacie nasze ogrodzenie po tamtej stronie, nasz płotek? Słuchajcie, w tamtym roku zrobiliśmy 2, 4, 6, 8 przęseł, natomiast uznaliśmy, że o 4 przęsła jest za mało, żeby tutaj po prostu to wyglądało tak symetrycznie w miarę i ładnie, i postanowiliśmy, że sobie dzisiaj, znaczy w tym roku, dokupimy te 4 przęsła i zrobimy po prostu przedłużenie tego płotku, żeby to już ładnie wyglądało. I nie wiem, czy wiecie, ale w tamtym roku za taki jeden płotek, który tutaj się znajduje jeszcze niepomalowany, płaciliśmy 140 zł. Natomiast cena w dzisiejszych czasach tych płotków to 230 zł prawie za jedną sztukę, tak więc... A w obi 250. A w obi 250, tak więc ci, którzy są dobrze z matmy, policzcie sobie, ile żeśmy musieli dopłacić do 4 sztuk, które de facto no, trzeba było kupić, no bo mogliśmy pojechać i wziąć jakiś inny, a la ten, i dorzucić, ale nie wyglądałoby to ładnie. Co więcej, taki płotek kosztował nas około 30, niecałe 40. 30 chyba 5. 35 zł za sztukę, a w tym roku wiadomo, wszystko do góry. I taki płotek ile kosztuje? 65. 65, tak więc ci, którzy w tamtym roku tego nie zrobili, w tym roku zapłacą więcej. Co więcej, my musieliśmy dokupić te 4 sztuki, niestety zacisnęliśmy zęby, je dokupiliśmy, no niestety tak to jest i malujemy. Natomiast w najbliższym czasie na naszym kanale pojawi się jeszcze tematyka odnośnie jak zrobić samemu niedrogą donicę na kwiaty z wykorzystaniem drewna i metalu. Już rzeczy są zakupione, tu natomiast udało nam się dorwać dechę podłogową, naprawdę w dobrej cenie, bo chyba płaciliśmy około 60 zł za metry, gdzie w dzisiejszych czasach, to powiem wam szczerze, to jest jak za darmo. Jak nie? Za panele. Tyle. Słuchajcie, płotek jest kupiony niezabezpieczonym praktycznie niczym, pomimo tutaj jakimś, widać, coś zielone, coś pewnie, ala coś na grzyba, ale żeby to ładnie wyglądało, to musimy zrobić, żeby wyglądał tak jak tamten. I my w tamte płotki żeśmy pomalowali oto takim preparatem. Jest to preparat Altax, jedna warstwa TIK. Możecie zobaczyć, bo po tej stronie nasze ogrodzenie też było tym malowane, faktycznie jednowarstwowo. I muszę powiedzieć, że po roku czasu naprawdę jak na jedną warstwę to przyzwoicie, to się trzyma, płot wygląda elegancko, te panele nie rozeschły się, ani tutaj nie powybałęczały, tak więc jest dobrze. Żeby sobie usprawnić sprawę, tak jak w tamtym roku, będziemy malować to z natrysku i ewentualnie tam, gdzie się jakieś zacieki porobią, będziemy to rozcierać pędzlem, tak więc majster już jest gotowy. Widzicie, że działamy w garażu na plandece, bo pogodę mamy taką niepewną i prawdopodobnie może zacząć padać, więc żeby tutaj nam nie pokrzyżowała pogoda szyku, robimy to wszystko w środku, tak więc maluj, majster. A wy widzicie, jak Sali, odejdź. Natryskiem możesz pomalować psa, będzie w kolorze TIK. I odcinek będzie na raty, no bo najpierw dzisiaj sobie pomalujemy, to musi przeschnąć, a dopiero następnym razem będziemy montować. Kto chce kupić Salcesona? Dużo, tanio. Tanio oddamy. Ona beka, pierdzi, żyga i robi kupy. Tak więc wszystko co najlepsze. Oh,
zobaczcie, co się stało z naszą przyczepą. Coś jej urosło na garba górze. Garba dostała. Spakowana już jest na robotę, także w poniedziałek ruszamy i będziemy działać. A w międzyczasie majster opierdzielił 4 przęsła z każdej strony. Zostało tam troszeczkę na poprawki ewentualne, gdyby, no bo wiecie, one są trochę oparte o siebie, więc jak będziemy już je montować na siatce, to sobie jeszcze tam ewentualnie jakieś tam małe poprawki zrobimy. A teraz sobie przeschną, zaczęło padać. A ja chcę się pochwalić. Ja chcę się nie wyobrażam sobie malować tych przęsł. A ja chcę się pochwalić, jaką sakwę kupiłem szefowej na gwiazdkę. Do roweru jej kupiłem, wiecie, ma fajny rower, to żebym mogła wozić moje picie. Jak będziemy do domu wracać z wojaży, to jej kupiłem taką sakwę na rower. O, zobaczcie, tu się to tam... O. Tak, a to ma jeszcze taką funkcję, że nie będę otwierał, że można tego używać jako tego, torby. Jako torby, bo to ma tu pasek. Ja oczywiście, żeby nie być gorszy, jakbym chciał więcej piciaku kupić i zwieźć do domu, to sobie kupiłem. Moja wodoodporna, trochę większy bajer, nie? Tak więc do takiego roweru nie chciałem koniecznie mieć tutaj, wiecie, albo pod siodełkiem, albo tutaj gdzieś takiego jakiegoś sprzętu, bo mi się to nie podoba. Taka sakwa w Holandii mieszkając, wszyscy Holendrzy na swoich holenderkach właśnie mają takie sakwy nie jak wielbłądy po jednej i po drugiej stronie, tylko po jednej stronie. W środku jest oczywiście dętka, taki must have, jaki zestaw kluczy, zapinka do rowera i co? No i picie! Pies się ukradł buta. Tak, ona kradnie buty, no. Z tarasu. Zapinką do rowera też się mogę pochwalić. O tak, kupiliśmy sobie, nie umiem tego otwierać, kupiliśmy sobie taki zamek do roweru, ale ciężko się go otwiera. Znaczy ja nie umiem, tutaj jeszcze kluczyk powinien być. To jest tak zwany zamek typu hamburger. No i on podobno jest taki, że się go nie da przeciąć. O, przynajmniej wyskoczy. Trudno jest przeciąć. O, i teraz będziemy pół godziny. Lubisz śmierdzące buty? A za jak powkładasz jeszcze pyska do tego, nie? Le. Dobra, nie zanudzaj. Dobra, widzimy się w kolejnym odcinku, w którym będziemy montować te panele i zobaczycie, jaki efekt stworzymy. W kolejnym odcinku... Znaczy nie, w tym samym odcinku, tylko że w kolejnym wejściu. Przepraszam, pomyliło mi się. W kolejnym wejściu ja otworzę hamburgera. Doszedłem do wprawy, od drugiej strony to się otwiera i o proszę, i się, ten to ponoć flexem się nie da rady przeciąć, ani niczym, majster też ma takie coś, tylko że on ma chyba z Lidla takie bardziej... Podejrzewam, że da się przeciąć flexem. Nie wiem, no a czego się nie da przeciąć flexem, kurde, możemy spróbować, chociaż nie, bo to było dosyć drogawe, także możemy jechać na przejażdżkę. Powoli dochodzę do... takiego momentu, że będzie czysto. Mama mi wczoraj. Tak, i też. Proszę zobaczyć, jak trawa ruszyła w tym roku, po tym jak szefowa ją nawiozła. Słuchajcie, tu jest po prostu dywan. Tydzień temu było koszone. Tu się nie będziemy wyrabiać w tym roku z koszeniem, a pamiętajcie, że jeszcze nie włączyliśmy naszych systemów zraszających. No, co prawda jest dopiero początek maja i gleba jest jeszcze wilgotna, ale wiecie. Zobaczymy, jak to będzie. Przechodzimy do sedna naszego odcinka. Szefowa, co my będziemy dzisiaj robić? Będziemy się odgradzać od wzroku sąsiada. Nie, no będziemy sobie tutaj jeszcze dokładać 4 płotki. Po pierwsze, bo wszystkie te chwasty, które są u sąsiada do nas wchodzą, a zauważyłam, że jak tam są te płoty, to trochę mniej to się rozsiewa po naszym ogródku, a ja mam dosyć bielenia. Nazwijmy sprawę po imieniu, odgradzamy się od Jareczka. Tak, żeby Jareczek nie patrzył, jak się kąpimy w bali albo coś, no wiecie. On się będzie kąpał z nami. On się będzie kąpał z nami. Ale na razie ma tam bałagan, ja nie lubię patrzeć na bałagan i po prostu chcę mieć ładnie, czysto, porządnie. Także tak. Szefowa chciała i działamy, tym bardziej mogę powiedzieć, że wszyscy pisaliście, no może nie wszyscy, ale większość, że po tej stronie, tak jak mamy nasze tujki, majster pokaż, to przez te nasze ogrodzenie panelowe one będą marne, nie będą rosnąć i będzie ogólnie problem z nimi. Słuchajcie, jest zupełnie na odwrót. Tak. Te tuje, które są po stronie naszego płotu, są o wiele większe i gęstsze niż te, które są tam zostawione przy samej siatce. Tak więc słuchajcie, nie wiem co tu się dzieje, ale widocznie im to pomaga.
Zresztą ci, którzy chcą zobaczyć odcinek o tujach, zapraszamy. Mamy tutaj na kanale, gdzieś może w karcie. Wejdzie tutaj. Pokażę ci, u góry. Pokażę wam się, tak więc będziecie mieli teraz porównanie, jak one teraz wyglądają, a jak wyglądały wcześniej. Jest to tuja plikata. Ponoć zamieszanie w szkółce się po tym filmie zrobiło, bo wykupili wszystkie tuje, jakie były dostępne. Tak więc nawet właściciele szkółki musieli te tuje dorobić, dobrać od znajomych, tak żeby po prostu były. A wracając do naszego płotku, który tutaj leży, widzieliście, jak go majster malował w poprzednim odcinku. Będzie on zamontowany już na istniejącym naszym ogrodzeniu z siatki. Natomiast nie będzie on bezpośrednio przyczepiony do słupków, tylko będzie właśnie na takiej konstrukcji z łat. Łaty dzięki temu, że akurat jesteśmy na etapie budowy domu u naszych inwestorów. Oni tam zakupili drewno konstrukcyjne, które zostało po szalunkach, więc korzystając z okazji, my żeśmy od nich je zabrali. Oni będą mogli po prostu odzyskać trochę gotówki od nas, a my będziemy mogli mieć takie drewno na konstrukcję. A teraz mała rada dla was wszyscy, którzy kupujecie projekty i będziecie się budować. Słuchajcie, na etapie waszych szalunków i zakupu drewna właśnie takiego pod te szalunki, pamiętajcie, że możecie zaoszczędzić w waszym tartaku, pytając się o drewno drugiego gatunku, bo takie łaty bądź kontrłaty, które będziecie potrzebować, nie muszą być pierwszoklaśne, bo pamiętajcie, że nie budujemy z nich dachu, tylko będziemy je ciąć, więc czasami można się spytać o jakąś dwójeczkę spod lady. Tak więc taki tip. Właśnie tak nasi inwestorzy zrobili. Pomyśleli i o połowę taniej kupili sobie drewno, tak więc bierzcie z nich przykład, bo to jest tak zwane szukanie oszczędności. A my zabieramy się za przykręcenie ład na nasz słupek. Do tego będziemy używać wierteł, śrub i wkrętów zresztą. Trzeba pokazać te śruby, bo ludzie, dużo ludzi pytało, jak my to zrobiliśmy, więc trzeba pokazać. Dobra, to przechodzimy do śrub. Teraz dla wszystkich ciekawych tych... Psy, idźcie się gryźć gdzie indziej. Dla wszystkich ciekawych, jak my będziemy to przyczepiać do naszych słupków, słuchajcie, będziemy wykorzystywać oto takie śruby. Są to śruby chyba do drewna, tak mi się wydaje, z przeznaczeniem. Generalnie one z jednej strony mają gładki łepek. O, proszę bardzo, tutaj mają taki kwadracik, podkładkę i nakrętkę, tak więc będziemy to przewiercać sobie przez nasze słupki. Tą stroną idą od sąsiada, żeby Jareszkowi tam czasem, wiecie, jakby się potknął pijany do domu wchodząc, żeby nie nadział się na to. To akurat się wciska w nasz słupek ogrodzeniowy i to się klinuje, a od tej strony sobie dokręcamy i ucinamy nadmiar, tak więc zaraz zobaczymy, jak to wygląda w realu. Proszę państwa, plan jest taki, jaki był przedtem, czyli sprawdzone metody. Nie będziemy sobie nawiercać tego słupka, żeby go osłabiać, po prostu robimy i nie łączymy ich do czoła, tylko dajemy sobie tą łatę pod spód drugiej łaty, od góry skręcamy dwoma długimi wkrętami i wiercimy tylko tam, gdzie wychodzi słupek. Czyli na następnym przęśle czy słupku. No i skręcamy to tą śrubą, o której on wcześniej wspomniał. Więc możemy sobie spróbować, czy to pójdzie. Jest moc. Ok, i teraz będzie mi potrzebna poziomica. Czy mam to zrobić na oko? Teramu. Jest? Mhm. Musimy sobie wyśrodkować. Powiedzmy, że tu. Dziękuję. Jak go ktoś pytał, wiertła w końcu porządne, bo przedtem kupowaliśmy wiertła we ksionie do metalu. No ja wam szczerze, to takie jednorazowy, nie? Jak jedną dziurę się zrobiło, to potem już było tępe, ale teraz majstry poszły po rozum do głowy i kupiliśmy sobie makitę. Co prawda to nie jakaś najdroższa, ale daje radę. I teraz moi drodzy, patrzcie. Majster, poczekaj. Od drugiej strony ty wziąłeś jakąś mniejszą. No tą z poprzedniego ogrodzenia. No tak, bo ten, ale tą drugą wkładamy sobie
od drugiej strony i teraz w naszą dziurę. To mam, rzeczywiście, no to kupiłeś takie solidne. A takie mi dało. To tak jest chyba ósemeczka. Wkładamy od drugiej strony i one, wbijając się w naszą dziurę, bo my je zaraz młotkiem wbijemy, zaklinują się na naszym słupku. Albo skręcimy albo dokręcając się zaklinują. I przez to, jak będziemy tu ją dokręcać, ona nam się nie będzie kręcić w naszym słupku. Ale to trzeba grubszym wiertłem rozwiercić. No to już. Daj ta teraz te jakieś klucze. Zmieniła się koncepcja? Tak. Bo zapomnieliśmy, że to musi iść w równej linii, bo będziemy to przykręcać tak tutaj, na tą deskę. I to musi iść równiutko, więc trzeba zrobić podkładki. Ostatnia łata, czy kontrłata, ja nigdy nie rozróżniam, przykręcona łata, przykręcona, więc konstrukcja pod nasze panele już jest. Zaraz ten ohydny widok zniknie z moich oczu i będę mogła się cieszyć widokiem tuj na tle właśnie takiego fajnego płotku. Tak mi się bardzo podoba. Majster się wali, będzie mógł pokąpać, kurde, i nie będzie się wstydził, że ktoś na niego patrzy. Proszę Państwa, zaczęło się. Używamy takiego wkręta cisielskiego. I oto, moi drodzy, powstał płot. Jak to płot. Jak to się mówi, jeżeli mamy konstrukcję, to same przykręcenie panelu, to jest pryszcz, to jest bajka, bo tak tylko pyk, 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 trzy osoby i jak możecie zauważyć, nasze ogrodzenie rodem z koszmaru. Jeśli bym nagrywał ten odcinek rok temu, bym powiedział, że szybkie ogrodzenie niedrogim kosztem. Niestety mamy czasy, jakie mamy, 12% inflacji, więc to ogrodzenie nie jest już takie tanie, aczkolwiek cały czas jeszcze w naszym zasięgu.
Tak więc jakbym mógł cofnąć czas, to bym to ogrodzenie w zeszłym roku zakupił i do samego końca pociągnął. Zawsze można zrobić z paneli tych z pudełek po mandarynkach, nie? Ewentualnie, także, ale panele z pudełek po mandarynkach też zdrożały, tak więc no niestety. Moi drodzy, tak to wygląda pięknie. Jest to naprawdę, możecie zauważyć, bardzo proste. Tutaj w zasadzie w tym momencie ja już gołym okiem nie widzę, który panel jest z tego roku, który panel jest z roku zeszłego. Także preparat, którym został pomalowany, a był to Altax, jedna warstwa w kolorze TIK. Bardzo ładnie sobie poradził po zimie, tak więc nic tutaj się nie dzieje. I wiatry, które przyszły, też jakby nie sprawiły, że ten płot nam się powyginał, aczkolwiek w zeszłym roku, jak się Jarosław budował, to jeden jego szpenio koparkowy przyjechał i tam nam płot przekrzywił, po prostu tak przepchnął ziemię, że aż jeden słupek nam wygięło. Na szczęście udało się to naprostować i oprócz tego trafnego incydentu żadne wiatry nic nie sprawiły, że ten płot miałby się zniszczyć. Tak więc szczerze polecam komuś, kto ma ogrodzenie z siatki i mu się to nie podoba, a chciałby jakimś po prostu, wiecie, drewnem to zastąpić. To jest bardzo dobry sposób, właśnie tak jak my to robimy. I tyle. Prawda, kochanie? Tak, jesteś zadowolona? Bardzo zadowolona, w końcu widać tą zieleń tu i w ogóle nie w końcu widać te tuje, a nie krzaki. I mauzery, i śmieci, które leżą już ponad miesiąc w Jarosławie, trzeba je wyrzucić. Po to je wrzucaliśmy do worków na śmieci, żebyś ty je tylko mógł wywieźć. Taki mały tip. No, także ja jestem bardzo zadowolona. Rzeczywiście fajnie by to wyglądało, jakbyśmy polecieli do końca, ale też już nie ma się co zażynać. Mamy co robić. Może w przyszłym roku, jak one będą kosztowały ponad 300, to może się pomyśli. Bo im droższe, tym bardziej solidne. Tak. Im droższe, tym lepsze. Tak, tak. Także my wam dziękujemy za uwagę. Miejmy nadzieję, że film wam się podoba. Jeśli ten film wam się nie podoba, to zajrzyjcie sobie. W opisie będzie link do pierwszego filmu. Może on bardziej przypadnie wam do gustu. Tak więc dziękujemy serdecznie. A od was liczymy na łapeczkę, subskrypcję i have a nice day. Komentarz. W komentarzu. Cześć. Pa.